Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witam ciebie, Ireneusz. Witam również witam ciebie, państwa. Spotykamy się po raz kolejny, by rozmawiać dzisiaj na temat miłości, czy zasad miłości. W poprzednich naszych spotkaniach dużo mówiłeś, żeby przede wszystkim kierować się tym, co jest w głębi naszego serca, miłością. Czy co to jest? Tak, może, czy da się to jakoś zdefiniować, określić bliżej? Czy miłość ma jakieś zasady? Miłość nie ma zasad. Absolutnie coś takiego nie istnieje, ponieważ zacznijmy od początku. Miłość przede wszystkim nie zna logiki, przyczyny wszystkiego, co ziemskie, więc tutaj. Nie, nie ma możliwości rozmyślania, nie ma możliwości analizowania. Jest esencją wszystkiego. Dlatego tutaj warto zwrócić uwagę, że dzięki niej wszystko powstaje, no i bez niej wszystko ginie. Więc jak można stworzyć zasady czemuś, co jest tak wolne? No i tutaj, przez to, że scala wszystko, łączy to. No, jest wspaniałym rozjemcą ponieważ przez miłość możesz każdy konflikt rozwiązać natomiast w momencie kiedy ta aktywność idzie z poziomu ego na wszystkie te pobudki materialistyczne no to zaczynają się schody ponieważ y, obciążają więc jeżeli mielibyśmy miłość odnieść do rzeczywistości, no to zapytałbym się, no tak, ale o jakiej ty rzeczywistości mówisz? Czy ona w ogóle istnieje? Bo widzisz, miłość w całym swoim jestestwie jest taką oznaką niezależności. O może to byłoby właściwe słowo, że. Ta niezależność w tworzeniu wszystkiego. I to, co chcesz, czyli w tym pozytywie, w, tej, w tym stanie tej miłości, doświadczasz uczucia spokoju, uczucia radości, tej wewnętrznej, która daje bardzo duże efekty, czyli przejawi się w tym świecie, który tworzymy w danej chwili, przez zmaterializowanie, bo to się czuje. Więc jak mówisz o, o miłości, to mówimy też od razu o tym, że czujemy to. No bo co z tego, że będziesz stosował się do miłości? Jak tego nie czujesz, tylko wiesz, że to jest dobre, no to od takiego dobra jest piekło wybrukowane. Więc na to trzeba byłoby spojrzeć od tej strony. Czyli, miłość zawsze nakarmi ciebie miłością. Natomiast każda inna forma, przeciwieństwo, choćby fałsz, no, będzie karmił fałsz. No i musimy ponosić tego konsekwencje. Dlatego, jestem zwolennikiem patrzenia na wszystko przez miłość, ponieważ. Ona dostarcza wyjątkową energię. Energię, która przez swoje oddziaływanie zmienia wszystko na pozytyw. I to się dzieje we wszystkim, w każdym doświadczeniu, w każdej relacji, w każdej sytuacji i w, i w pracy, bo jak pracuję z ludźmi, to przez tą energię. No, procesy uwalniające, te oczyszczające, uzdrawiające, y, które pozwalają ludziom wyjść z depresji czy z czegokolwiek, no to dzieją się w tej chwili na 120%, czyli to jest energia boska. Więc jest to naprawdę wow. No i utrzymywanie tego stanu jest y, naturalnym stanem, nie jest sztucznym, nie jest wymuszonym. Przecież, jeżeli mamy jakiekolwiek sytuacje, które dzieją się w życiu, a są różne, no to przecież mają prawo być. Tylko chodzi o to, żeby do nich podchodzić z takim wyzwolonym, naturalnym, nie skupiającym się na tym, że to jest wielkie halo, żeby tak poważnie do tego podchodzić i od razu sobie to przypisywać i obciążać, tylko. Właśnie z tym dystansem, ponieważ to jest tylko sytuacja, która za chwilę się zmieni, ponieważ nic nie jest stałego. To jest, to jest przepływ, to jest przepływ czegoś, co nie może być ograniczone. My ją przenosimy sobą, czyli jesteś w niej. A jak ją czujesz i przenosisz, no to wszystko staje się miłością. Przecież jeżeli ktoś teraz słyszy, to, to czuje to, że to jest przepływ z poziomu serca, i wciąga to jak wir, ponieważ tworzy to bezpieczeństwo, tworzy to naturalność, tworzy to normalność. I o to tu chodzi. Dlatego miłość nie może mieć żadnych zasad, nie może być niczym obwarowana. To nas obwarowano, nasz umysł obwarowano od dzieciństwa do dzisiaj. I skutki tego ponosimy, ponieważ doświadczamy tego oddzielenia od tej miłości. I tutaj właśnie chciałbym, żebyśmy wreszcie nauczyli się dawać siebie, ile mamy siebie, i nie czynić z tego obowiązku, bo jak będziesz przez obowiązek to robił, no to tylko za tym będą szły y, rozczarowania. A przez naturalny stan, w którym czujesz tę miłość i dajesz, no to tworzysz naturalne spełnienie. No i jesteś jak, jak na haju, ale to nie jest haj, który po prostu jest euforią, sztucznym stanem, tylko naturalnym przepływem, który cię niesie. I dlatego ważne jest, żeby nie mieć żadnych wymagań, żeby yy, nie czekać na żadną nagrodę. Po prostu być nią. To jest naprawdę coś, co przynosi ulgę, co przynosi spokój, co przynosi radość, co przynosi siłę, moc. Transformuje każdą obciążającą Ciebie emocję, myśl. To jest niesamowite. No, oczywiście są różne formy miłości. Choćby je y, doświadczać z poziomu Boga, to czy byśmy dotknęli formy, nie wiem, sam kwiat, czy planeta, jakaś księżyc, czy ojciec, czy matka, czy aż, mi, aż to brzmi źle dla mnie, bo, bo dla mnie to no, nie potrafiłbym powiedzieć, Ojciec czy matka, ponieważ to jest gdzieś tam wewnątrz zakodowane, mama, tata. I gdybyśmy dotykali tej, tej formy miłości, to ona po prostu przejawia się we wszystkim. To jest tak, jakbyśmy na, m, m, mieli się nauczyć postrzegania tej rzeczywistości przez to, że wszystko jest miłością, że nie można na to spojrzeć przez negatyw, bo jak spojrzysz przez negatyw, to odrzucisz siebie. Jest to naturalny stan rzeczy, a potem chcesz być szczęśliwy. No i to są te skutki uboczne. No tak, tak w skrócie, gdybym miał powiedzieć o tych o, o jakiejkolwiek zasadzie, to absolutnie nie. To jest coś, co ma przestrzeń, to jest coś, co daje wszystko. Co najpiękniejsze. Ludzie sobie tłumaczą, że ja sobie zapalę Dżońta na przykład i będę czuł się rozluzowany i wtedy kocham wszystkich. Jak to jest? Żebyśmy rozróżnili, rozdzielili może raczej to, co jest iluzją, a to, co jest prawdziwą miłością. Ta sytuacja, o której mówisz, dotyczy naszych różnych cech. I nie każdy może poczuć, bo wielokrotnie mówisz o pewnych rzeczach i do kogoś te rzeczy w ogóle nie docierają. Ta osoba jest z innego świata, ma postrzeganie przez bardzo silnie usztywniony umysł. On musi to zinterpretować intelektualnie, dotrzeć do tego, a to jest tylko umysł. Jeżeli my wszystko budujemy na poziomie umysłu, no to to tylko będzie umysłem. Tam nie będzie prawdy. Tam nie będzie tego naszego absolutu, przez który powinniśmy się przejawiać. I dlatego jest tym osobom bardzo ciężko. I one same... Siebie usztywniają, jak są zablokowane, są usztywnione przez, przez umysł, przez intelekt, przez takie utrzymywanie wszystkiego w ryzach tego, co myśli, no to tym osobom jest bardzo ciężko i przebić się i poczuć no jest bardzo trudno, dlatego te używki mogą pomagać. Natomiast no, są tylko zewnętrznymi środkami, które coś robią, i to jest tylko stan chwilowy, bo zaraz znowu wróci do tego umysłu, w którym ten natłok myśli w tej głowie po prostu przejmuje pałeczkę. No i, i powiedz tej osobie, żeby, żeby poczuł ciszę, żeby, żeby się wyłączył, żeby, żeby poczuł, co czuje do siebie. No, jest to bardzo trudne. I dlatego y, trzeba to rozdzielić, bo. To nie ma nic wspólnego z miłością, to nie ma nic wspólnego z wolnością, to jest tylko stan świadomości, który jest chwilowym stanem opartym na tej używce, na tym zewnętrznym, y, splatającym ogniwie. Więc radziłbym, żeby każdy starał się y, coraz bardziej zaglądać w swoje wnętrze przez wyciszanie, czyli przez, przez wejście w medytację, przez to, żeby pozwolił sobie na chwilę ciszy, poobserwował siebie, bez względu na to, co się w tej głowie dzieje. Niech się dzieje wojna, to niech się dzieje, ale ten stan zaakceptować, bo wszystko, co jest związane z rozluźnieniem, z wyjściem z emocji, z wyjściem z myśli, to kierunek jest zawsze przez akceptację, czyli akceptuję to, że we mnie w tej chwili jest natłok myśli. Akceptuję to, że ma prawo dziać się ta sytuacja i być złem. Dlaczego? No, bo czas najwyższy uzmysłowić sobie, że świat nie jest doskonały, a osoby, które są w jakimś sensie potłuczone przez życie. Czyli miały bardzo dużo przeżyć od dzieciństwa, szczególnie w relacji z tatą czy z mamą, to te relacje bardzo wpłynęły na to, że te, że te dzieci, żeby uratować siebie, tworzyły swój świat idealny. No i w tym świecie idealnym zostały, tylko że tego świata idealnego nie ma, nie istnieje i nie będzie. I dlatego odpuścić sobie to, nie patrzeć na to jako na zło, tylko że jest to częścią nas, że mają prawo się dziać różne złe rzeczy w naszym życiu, ponieważ to jest życie, które nie jest doskonałe. No, nie wolno idealizować rzeczy, że chciałbym, żeby w tej chwili wszystko było cudowne, ładne, piękne, no bo to właśnie będzie moim zabójstwem. I wtedy jest mi ciężko przenosić daną sytuację, daną chwilę, ponieważ jestem tylko w umyśle, a umysł niestety nie daje ci prawdę, tylko Twój stosunek, Twoje nastawienie się na tą rzeczywistość, której tak naprawdę nie ma, bo wszystko jest iluzją, bo jak zrozumiesz, że ta świadomość, że, że to serce, że ten Bóg. To wszystko to jest jednością, która powinna się po, w tym momencie przejawiać i mieć to odpuszczenie, mieć ten akt y, akceptacji, czy tego błędu, czy czegokolwiek, a nie zacieczewiania i warunkowania. To tak jakby w najważniejszym momencie życia, załóżmy, byłaby jakaś uroczystość, i na białą koszulę na przykład nasrał ptak. No i wow, i to jest koniec. No, już jest wszystko tragiczne, beznadziejne, i tak dalej. Ktoś nie potrafi zaakceptować tej sytuacji, że przecież to jest normalne, czym ty się, chłopie, przejmujesz. Pokazuję tą skrajność, żeby umieć sobie odpuścić. No, i co z tego? No, i co z tego, że, że ta koszula jest obsrana. I można z tym coś zrobić, zaradzić, można pójść, yy, 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 przepłukać ją, można, można wziąć, yy, zamienić, można, można w niej być, bo nie mam już nic, żadnej okoliczności, która by mogła. No i co się stało? Czy, się, czy twoja esencja duchowa przez to się zmieniła, tylko stała się ograniczona? A mogłeś być cały czas radosny i szczęśliwy. Więc tutaj patrzmy na tą rzeczywistość, żeby nie ograniczyć jej i nie tworzyć tego świata idealnego, tego cudownego, wspaniałego, tylko zrozumieć, że jesteście istotami doskonałymi i cokolwiek się dzieje, to na miarę was jest to wyjątkowe na ten moment, bo inaczej nie potraficie i ten stan utrzymać po prostu w normalności. A nie. W dosalaniu sobie lub komuś, że coś się stało przez kogoś. Tak jakbyśmy cały czas mieli narzekać, że deszcz pada, no i pretensje mieć do, do, do kogo. Skoro potrafimy to zaakceptować, że deszcz pada, no to tak samo zaakceptuj każdy deszcz, który się dzieje w tych sytuacjach, w których nie chciałbyś, ale się dzieje, No to ten stan właśnie podejścia do tego przez normalność, przez odpuszczenie. Przez cieszenie się, bo przecież ten deszcz też coś przynosi pożytecznego, nie tylko przynosi to, co ty byś chciał, a jeżeli tego nie ma, to jest reszta negatywem. No i w ten sposób można byłoby sobie wytłumaczyć ten, to zjawisko, że jeżeli my już sięgamy po używki, to jest to dla nas lekarstwem w porządku, bo chcemy to doświadczyć, bo chcemy to poznać. No ale. To lekarstwo można zamienić na inne. To tak, jakbyśmy mieli alkoholika, i wszyscy tępią, że pije, że pije, że to, że tamto, zamiast umieć to odpuścić, żeby nie zasilać tego negatywu. No, w porządku. Ma prawo do tego alkoholu, ponieważ nie ma żadnego innego lekarstwa. Ale jeżeli. Chcielibyśmy się zmienić, bo widzimy, że to nam szkodzi, że to wytwarza pewne patologie i tak dalej. No to zróbmy to, ale zróbmy to przez miłość i akceptację, czyli wejdźmy w, jakiś, w jakąś potrzebę tworzenia czegoś zastępczego, jako pasję. Na przykład zainteresować tę osobę czymś, co by mogła robić na przykład, czy malować, czy coś, żeby przeniosła swoje y, emocje na coś, żeby mogła je uwalniać, bo nie daje sobie rady z tymi emocjami. Przecież każdy jest mądry ten, który nie przyszedł z taką wibracją na świat. Czyli osoba, która przychodzi z y, silną logiką i i poziemsku jest bardzo y, silnym charakterem. No to okej, okay, w porządku. To ta osoba nigdy nie będzie alkoholikiem, bo, bo ma stopera. No ale osoba, która jest bardzo wrażliwa, nie ma tej energii w sobie, tylko przyszła na świat przerobić zupełnie coś innego. No to ma prawo do takiego yy, bycia, bo, bo nie radzi sobie ze swoimi energiami, ponieważ ich nacisk, natłok, intensywność jest bardzo duża. Ale skoro zauważył już to przez życie, że jednak to szkodzi, że jednak ten alkohol niszczy tyle rzeczy, to jeżeli by zrozumiała, że to tylko wystarczy zamienić na inne lekarstwo, czyli na pasję, na gdzieś, żeby otwierać tę emocję, i już by się ta osoba zmieniała. Przecież miałem w swoim życiu przypadki, gdzie pracowałem z takimi osobami. I odchodziły. I jedna odeszła na pół roku, druga na rok, potem znowu wracało, ale odeszły. Gdyby ten czas wykorzystały na pracę ze sobą, przez właśnie to wejście w jakąś pasję, no to by to zrównoważyło. To, to, to ciśnienie, które byłoby, nie byłoby tworzone, ponieważ byłoby uwalniane przez te emocje, które byłyby gdzieś wykorzystane. I tak to się dzieje. Na ile i w jaki sposób wykorzystywać logikę w tym, żeby ukierunkować się na odczuwanie, na, na miłość? Logika to, można powiedzieć, w pewnym sensie przeciwieństwo miłości. Dlatego, że jak podchodzimy logicznie do naszych sytuacji rodzinnych, do naszych relacji. Do naszego myślenia o sobie, no to będzie nam zawsze bardzo ciężko i możemy tym powodować różne trudne sytuacje. Więc z logiką w tej kwestii to ostrożnie, ponieważ ona jest cudowna do wykorzystywania w tym świecie fizycznym, ale nie duchowym. Duchowy jest oparty na tym, żebyśmy Coś zmieniali, czyli transformowali, ponieważ jeżeli my stworzymy swoją własną myśl, no to wiadomo, że to już jest energia nieśmiertelna, więc jeżeli my ją obwarujemy swoim sposobem myślenia, no to nic dobrego nie stworzymy. Jak mówię o miłości, to nie mówię o miłości fizycznej, że mam kogoś kochać, przytulać i tak dalej, tylko żeby mój stan myślenia. Był oparty na uczuciu, czyli to uczucie, w którym, którym przejawiam się i patrzę na drugą osobę przez harmonię, przez spokój, przez akceptację, to ta esencja tego stanu myślenia przejawia się w drugiej osobie i wpływa na nią. Natomiast jak ja będę podchodził logicznie i widzę, że się męczy i widzę, że źle postępuje i będę jeszcze ją ładował negatywami, żeby podkreślić po prostu swoją rację i że źle robi, no to ta osoba no, z tego powodu będzie tylko gorsza. Więc zasilam ją negatywem. No i gdzie tu rozsądek, gdzie tutaj sens... Pływania na kogoś w taki sposób, skoro to tworzy coraz gorsze środowisko dla takiej relacji. Więc jestem przeciwnikiem podchodzenia do takich rzeczy przez to, żeby interpretować, analizować i dostarczać ze swojego punktu widzenia, tylko pozwolić tej osobie. Ale wysyłając jej miłość i akceptację, i podkreślaniu jej wartości pozytywnych, dostarczamy jej moc, dostarczamy jej siłę, przez którą może to zmienić, czyli staje się po prostu lepsza. Czyli mamy ogromny wpływ na środowisko drugiej osoby, i osoba, która nawet załóżmy nie piła, to przy bliskiej osobie może zacząć pić. Bo ma w tym wytłumaczenie usprawiedliwienie, bo nie daje sobie rady, a chce być z tą osobą. No i to są te skutki uboczne, że mamy zadbać o siebie. My nie próbujmy kogoś zmieniać i wpływać na kogoś. Tylko zmieńmy siebie, jak my siebie zmieniamy i stajemy się tą miłością, tą akceptacją, ale nie przez uległość, bo ludzie mogą od razu pomyśleć sobie, że łatwo mówić. Ale ja wtedy czuję się na przykład czy bezradny, czy przejęty przez kogoś, dominowany, że to jest uległość, że to jest takie ciepłe kluchy. To absolutnie jedno z drugim nie ma wspólnego, ponieważ cały czas to, o czym mówię, idzie cały czas w kierunku pokory. Czyli miłość jako świadectwo, Takiego czucia bycia w tym, w tym stanie powoduje, że wszystko staje się tą miłością. I ta pokora to jest stan, w którym rozpatruję tę osobę przez empatię, że ona ma prawo tak postępować, bo, bo czuję, jak ta osoba cierpi, jak ta osoba nie radzi sobie ze sobą, ponieważ. Ten wpływ tych energii na nią to powoduje, a nie że ja mam osobistą wycieczkę, bo chciałbym, żeby ona inaczej się zachowywała. I dlatego cały czas uważajmy na tę logikę, bo, bo na niej zawsze będziemy tracić. Ale chyba jednak logika może nam trochę pomóc. Oczywiście, że tak, no bo, no bo nie możemy jej wyeliminować, tylko, tylko zależy, o co nam chodzi. Jeżeli chcemy szczęście, to szczęście otrzymamy wtedy, kiedy nie skupimy uwagi na racji, żeby, żeby ta racja się przejawiła, tylko skupimy się na tym, że, żeby zaakceptować, ponieważ to przyniesie szczęście. Bo, no bo to jedno z drugim nie idzie w parze dzisiaj. W dzisiejszych czasach, kiedy wyszliśmy już z tego kultu jednostki. I dlatego patrzmy na tę osobę przez akceptację. Dostarczać jej siłę, a nie nasze egoistyczne wycieczki, bo naszym zdaniem, z naszego punktu widzenia, gdzie mamy zupełnie inną energię, z czym innym przyszliśmy na świat. Przyszliśmy na przykład z logiką, przyszliśmy na świat z intelektem, przyszliśmy z siłą autorytetu. No i teraz my z tego poziomu będziemy od wszystkich egzekwować rację. No proszę bardzo, no w zakładzie można to czynić, no bo ktoś podpisał umowę i jest odpowiedzialny za, za swój odcinek, ponieważ to będę od niej wymagał i tego kontrolował, ale spróbuj kontrolować drugą osobę, bliską, kochaną. Spróbuj, żeby egzekwować swoją rację, to zdominujesz tę osobę i ona nie będzie sobą. Jak nie będzie sobą, no to już się twój związek zaczyna kończyć. Ponieważ wprowadzasz coś, co skrzywdzi. Więc miłość to, to, to stan, w którym skupiamy uwagę na kimś, żeby ktoś lepiej się czuł, żeby czuł to w Twoje wsparcie, to Twoje dawanie, to wszystko, co za tym idzie, jeżeli są dwie osoby świadome tego. I sobie nawzajem to dostarczają, to z tego powstaje piękny związek, ale jeżeli ja ciągle od tej osoby oczekuję, żeby ona była taka, jak ja uważam, no to z tego związku nic nie będzie. No tak, ale żeby teraz nie, nie przekroczyć tego w drugą stronę, czyli chodzi mi o to, żeby jak najbardziej. Zachowywać się zgodnie z tym, co mówisz, być pokornym wobec sytuacji i akceptacji samego siebie, ale żeby nie przegiąć w tą drugą stronę, że teraz. No właśnie, ale jeżeli już tak myślisz, to znaczy, że przegniesz. No, no właśnie, to jak się przed tym uchronić? No, miłość, jeszcze raz podkreślam. Miłość to stan, w którym akceptujemy i nie działamy z poczucia Obowiązku, tylko działamy z potrzeby bycia tą miłością, czucia jej i dawania bezwarunkowego. I wtedy, jak ja nie mam żadnego chcieństwa, nie mam żadnego oczekiwania, to ona się przejawi w tej osobie przez miłość i ona zacznie się zmieniać. Ale jeżeli ja się asekuruję już tak jak mówisz tym pytaniem i ty się asekurujesz no że gdzieś powinna być granica no to jak ty już stawiasz granicę no to znaczy że już będzie źle bo nie można postawić żadnej granicy, bo jeżeli ty dajesz bezwarunkowo, bez względu na to, czy ta osoba będzie po tym czymś lepsza czy gorsza, bo ty nie, nie skupiasz uwagi na tym, jak ona się zachowa po, czyli niczego od niej w zamian nie oczekujesz. Nie chcesz, żeby ona była szczęśliwa, czy yy, taka, czy owaka i tak dalej. Tylko ty skupiasz się na sobie, żeby to dać. To dać w jak najlepszym wydaniu, bo czujesz to i dajesz bezwarunkowo. Jak to dajesz. To przejawia się w tej osobie, i ta osoba się zmienia. A jeżeli ty masz obwarowanie, to twoje oczekiwanie zablokuje tę miłość, i możesz czekać latka, i nic nie dostaniesz. Będziesz całe życie liczył na to, że od tej osoby to otrzymasz, a ty od tej osoby nigdy nie zaczniesz, bo to już zostało obwarowane i ty cały czas jesteś w tym yy, obciążeniu. I to jest siła tego. Mówisz o dawaniu komuś z ze zewnętrznym okolicznością, ludziom, i tak dalej. Czy czasem nie jest tak, że dawanie sobie tego, co najlepsze, jest jakąś drogą na skróty, I jak sobie dawać to, co jest najlepsze, żeby nie przekroczyć tej granicy pychy, zarozumiałości? Jeżeli jesteś w miłości, to nie ma pychy, nie ma wyniosłości, nie ma narcyzmu, nie ma niczego. Tu chodzi o uczucie. Jeżeli ja doświadczam miłości i czuję to, to staję się właśnie uwalniającym ego. Bo ja to czuję, ja jestem wreszcie świadomy, że jestem szczęśliwy. No to jeżeli jestem szczęśliwy, no to nie będę się tym pysznił przed innymi, tylko dzielił tym. Jeżeli to się przejawia w tej, w tej pokorze, to to świadectwo wraca, bo nie ma tam żadnych oczekiwań, a jeżeli będę oczekiwał, to będzie rosła pycha. Więc dawanie jest naturalnym stanem, w którym niczego w zamian nie oczekuję. Ja się cieszę, że komuś sprawiam radość. I nieważne, co ktoś powie. Ktoś może powiedzieć, że jesteś frajer, bo przecież y, tak się nie robi, bo on patrzy z poziomu właśnie logiki tego wszystkiego i tak dalej. Ja na to tak nie patrzę. Ja cieszę się, że to dałem I, i przez to moja energia rośnie, bo no bo jestem w tym stanie, w tym stanie miłości, w tym stanie radości, w tym stanie spełnienia. I to jest naturalny stan, który nie jest po to, żeby być. Yy, przejawiającym pychą, tylko tą skromnością, tą naturalnością, tą normalnością, bo to nie jest nic wielkiego, to jest tylko świadectwo tego wyjątkowego stanu, który daje mi radość i szczęście. No to nie ma to się nijak do, 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 do pychy, do narcyzmu, do czegokolwiek. Nie wiem, czy to czujesz, bo, bo widzisz, dopóki nie poczujesz tej miłości, tylko będziesz nią szafował z poziomu umysłu, no to nic się nie zmienia, kompletnie. Nadal jesteś w matriksie, nadal jesteś po prostu obwarowany tym systemem, który ciebie świetnie wykreował, nauczył. Postępowania, przez które będziesz cały czas cierpiał, bo ciągle będzie niedosyt, bo ciągle będziesz miał braki. A powiedz mi, jeżeli ja czuję radość, szczęście, spełnienie i czuję to wewnętrznie, ten stan y, tej miłości, w której jestem, teraz rozmawiam z Tobą i jestem w miłości do Ciebie. Jest to, jest to naturalny stan, przez który ty będziesz się czuł bezpieczny, taki i yy, inny, bo, bo po prostu bo nie możesz być inny. No to, to dlaczego mamy sobie to zabierać i mamy pokazywać swoją postawę przez, załóżmy, na przykład granie jakiejś roli? Żeby tylko ktoś myślał, że, że jest to. Nie, to, 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 to ze mnie kipi. To, to jest mój naturalny stan, który stworzyłem. To jest ta moc, w której wszystko będzie ci służyło, bo, no bo, no bo wszystko jest tym czymś. Jeżeli chcesz siedzieć w tym świecie usztywnionym, ograniczonym, yy, który jest yy, oparty na pewnych etykietach, bo są stworzone jakieś zasady, reguły gry i tak dalej, to proszę bardzo. Ale ja w tych etykietach będę się źle czuł, bo one mnie ograniczą, bo to jest system. I zdecydowanie to ty sam przejawiasz się granicą, ponieważ bo miłość jest czysta, jest naturalna. Każdy z nas ma prawo wyboru, wyboru działania, nastawienia, ukierunkowania swoich myśli itd. Jaką byś miał na przykład radę dla osób, które, no tak, Słyszały, przeczytały czy obejrzały coś, co ich zmotywowało, i teraz na siłę będę myślał pozytywnie, będę uśmiechał się i będę bardzo empatyczny, gdy komuś dzieje się tragedia. Sam nie potrafię związać końca z końcem, ale jestem pozytywny, bo wiem, że za tym na siłę przyjdzie jakieś, prawda, dla mnie słoneczko. Sam fakt, że przyjdzie jakieś słoneczko, to znaczy, że to słoneczko nie przyjdzie, bo to już jest obwarowane myślą. Bo jest już to oczekiwaniem. Dlatego lepiej skupić się na zrozumieniu tego od tej strony, że nic nie musimy. Tylko, że jeżeli coś się pojawia w naszym życiu i my chcemy być szczęśliwsi, ale nam to nie wychodzi, no to skupmy się na potrzebie zaakceptowania tego, że w tym momencie jestem nieszczęśliwy że w tym momencie mam trudną sytuację i to ćwiczyć, żeby podejść do tego z poziomu obserwatora, czyli takiej, takiej aktywności biernej, żeby, żeby to się nie stało moją emocją, żebym ja czasami nie zaczął tego przeżywać, bo jak zacznę to przeżywać, a wszystko jest iluzją. Bo z jakiegoś powodu pojawia się w moim życiu ta sytuacja, przez którą no, jest mi ciężko przechodzić i tak dalej, no to dobrze, no to ma prawo przechodzić ciężko. I tak samo komuś przychodzi rozwój z cierpieniem, no bo już by chciał, bo widzi, że inni to mają, a ja tego nie mam, no to coś tu jest nie tak, no bo przecież każdy dochodzi do tego w swoim własnym czasie. A jak będę komuś zazdrościł, że już jest na takim, no to, no to jeszcze bardziej przedłużam swoją agonię. Dlatego odpuszczamy całemu światu, nie patrzymy na zewnętrze, tylko skupiamy się na wnętrzu, żeby to, co się dzieje w moim życiu, umieć to doświadczyć przez przepływ. Niech to w naturalny sposób przeze mnie przechodzi, i ja to akceptuję. Ponieważ to nie ja tworzę to doświadczenie, tylko ono z jakiegoś powodu powstaje, czy przez Własne myśli i emocje, czy co boskie to Bogu, i, i skoro to życie ma już swój własny program, ma już to, że czy ja chcę, czy nie chcę, przyjdzie konkretne doświadczenie. Przecież, jak ja rozpoznaję ludzkie natury, to, to skąd ja wiem, jak on myśli, jak on czuje, gdzie popełnia nieświadome błędy? No przecież, to jest konfrontacja tylko z tym, co ma robić, co powinien robić, ponieważ idzie tą drogą, bo, bo na to życie otrzymał takie, a nie inne energie. I teraz mogę tylko pomóc, żeby wszedł na swoje tory i wszystko zmienił. To jest, to jest coś nieprawdopodobnego. To, to osoby pękają jak bańki szklane i wzruszone są, i, i łzy lecą, i, i są tak szczęśliwe, ponieważ one nigdy tego w życiu nie doświadczyły, nie miały takiego uczucia. Dlaczego? No, bo ja nie mam po pierwsze żadnego oczekiwania od tej osoby, tylko jestem w tej energii, ja czuję, odbieram i dostarczam. I ta osoba po prostu na oczach się zmienia, ponieważ i wreszcie zaczyna czuć siebie, zaczyna to odbierać, co wcześniej było niemożliwe. Więc, jeżeli ktoś nie czuje, nie odbiera, może się spotkać ze sobą, to zapraszam na, na spotkanie lub na procesy połączenia ze źródłem. I Doświadczyć tego stanu, bo jak doświadczymy, to już na bazie tego doświadczenia mamy już jakąś orientację, i nagle wow, to jest nieprawdopodobne. Jeżeli zaczniemy to potem pielęgnować, bo już wiemy, czym to jest, no to zacznie to procentować. Więc te wszystkie przebudzenia osób, które się spotkały ze mną, y, są wyjątkowe że jesteśmy wreszcie połączeni czymś, czymś wyjątkowym, bo, bo wszyscy, którzy mnie teraz słuchają, to to są cudowne serca, które jeszcze na ten moment gdzieś tam może mają jakieś, a może są jeszcze wyżej. I tutaj chodzi o tą jedność. Chodzi o to, żeby wreszcie sobie to dostarczyć i wreszcie tym być, a nie patrzeć na ten świat zewnętrzny, ten system, który zrobił już nam pranie wyjątkowe, bo nas rozdzielił, oddzielił od siebie. I to połączenie powoduje, że nagle zaczynamy inaczej funkcjonować. Więc nie przejmujmy się tą sytuacją, że jest mi ciężko, że to, że tamto, tylko zaakceptujmy tę sytuację, bo już wiemy o co chodzi, a jak to poczujemy, no to stajemy się wielcy. Po prostu, wow, to to chodziło, czyli nie, za wszelką cenę tego nie robimy. Nie robimy, żeby to osiągnąć, bo będzie to strasznie ciężka i długa droga, tylko bądźmy obecni, bądźmy uważni, bądźmy. Yy, Akceptujący, tak jakbyśmy ciągle szanowali w sobie to, to zło, bo ono jest naszą częścią. Przecież każdy z nas ma 50% dobra i 50% zła. Bo gdybyśmy nie mieli tego, to nie byłoby życia, nie byłoby tarcia, nie byłoby tego, co mówimy o plusie, minusie. Więc jeżeli to jest niezbędne i jesteśmy częścią tego i tego. To tylko zwróćmy uwagę, żeby ten przepływ tego zła nie wyrządzał jeszcze większej krzywdy niż tą, którą mamy przenieść. Więc jak akceptujemy, że nie jest to żadnym błędem, że nie jest to żadnym grzechem, że miało to miejsce się wydarzyć, bo dzięki temu teraz, w tej sekundzie, w tej obecności, ja czuję to, że to był mój. No, niefajny moment i wzrosłem przez to, bo już wiem, że już nigdy więcej tak nie postąpię, to to jest wzrost. I trzymam się teraz tego, że przez to doświadczenie, przez tą logikę, przez to, że to już się wydarzyło, ja już mam orientację, żeby następnym razem nie popełnić tego błędu, bo już będzie świadome podejście, odpowiedzialne. I na tym to polega. Dajmy to sobie. Tak, osoba, która załóżmy jest w depresji, trudno, żeby sobie cokolwiek dała, bo właśnie jest w depresji. Jak właśnie pomóc sobie, jak wykorzystać te możliwości w kontekście takich uwarunkowań chorobowych, właśnie jakim jest depresja. Jeżeli doświadczamy depresji, to znaczy, że już nasz sposób myślenia, traktowania siebie, traktowania danej sytuacji, kogoś jest już bardzo długi. I jeżeli przekraczamy to, te 9 miesięcy, to musimy już zastanowić się nad sobą, ponieważ Dalszy stan już będzie powodował bardzo poważne schorzenia, które mogą przenieść się na ciało. To nie będą tylko różnego typu psychosomatyczne bóle i tak dalej, ale mogą być coraz cięższe, odkładające się w ciele, bo to już będzie wchodziło w ten stan fizyczny. I dlatego takim osobom radziłbym najważniejszą rzecz, że nie może ze sobą walczyć. Tylko podkreślam Zaakceptować ten moment, że mam prawo żyć w depresji. Druga rzecz, nazywać po imieniu swoje emocje, w których w danym momencie jestem. Nie mogę tego zamykać w sobie. Im bardziej uwalniam przez nazwanie, przez to, że wyrażam to, co czuję, to przez to przestaje to istnieć w nas. Staje się lżejsze, tak jakbyśmy powiedzieli, że bleknie ta, ten, ta intensywność. No i jeżeli już tu mamy ten, to myślenie i czucie, które staje się lżejsze, to już zaczyna nam być coraz lepiej. Poza tym, Zawsze powinniśmy pamiętać, że jak się źle czujemy, to znaczy, że źle myślimy. To już, to już powinno być na pierwszym miejscu, żeby to natychmiast być odpowiedzialnym za siebie i, i to sobie dostarczyć, że skoro źle się czuję, to znaczy, że źle myślę. No i doświadczać, Potrzeby brania odpowiedzialności za siebie, czyli powiedzieć sobie, jestem odpowiedzialny, jestem odpowiedzialna za siebie. To są te, te ważne, pierwsze, jako forpoczty wysłane mm, metody, można by tak to nazwać. Natomiast jeżeli chcielibyśmy całkowicie się z czegoś pouwalniać. No to wtedy zapraszam do profesjonalistów, którzy się tym zajmują, i, i wtedy pomóc sobie w mojej pracy. To jest to bardzo y, takie spotkanie, można powiedzieć, krótkie, ponieważ nie dotykam tego bólu, tego wszystkiego, co ta osoba doświadcza, przeżywa, ponieważ jestem w tej energii i dokładnie wiem, o co tu chodzi. Natomiast chodzi o to, żeby dostarczyć energię, rozświetlić tą osobę, zamienić jakby ten negatyw na pozytyw. I to się dzieje bardzo szybko. To może w, w godzinę półtorej do dwóch zmienić całe życie. Także tutaj są bardzo skuteczne. No i Niesamowite pod tym względem, że to są oczywiście oceny osób, które to przeszły. No i jestem sam zaskoczony, że to tak jest niesamowite i tak skuteczne. To jest po prostu wow. Dlatego proszę nie cierpieć, proszę nie nie zamykać się, bo, bo, bo ten stan myśli jest na takim poziomie, to są strasznie niskie wibracje. One wszystko zrobią, żeby człowieka zamknąć, odizolować. Ta osoba nie ma ochoty na nic, nie chce się z kimś spotkać, nie chce wyjść do ludzi, że ten świat jest tak beznadziejny, że w ogóle to wszystko jest bez sensu. Po co? No i to właśnie jest ta pułapka. Dlatego jak najszybciej wychodzić z tej potrzeby zamykania, tylko zacząć pracować ze sobą, zacząć akceptować siebie, pokochać siebie, po prostu rozpieszczać, zrobić sobie na przykład dzień, w którym cały, cała poświęcam się, całóżmy, swojemu ciału i przez współczucie do tego ciała podchodzę i daję mu miłość, daję to, czego to ciało nie miało. I przez to załóżmy, że w, wymoczymy się w wannie, w olejkach, w, w soli, y, przy świecach, przy cudownej muzyce i za, skupimy swoją uwagę na swoim ciele, żeby jemu dostarczyć tę troskę, to, tę akceptację i tak dalej, to ten stan rzeczy po prostu bardzo zrekompensuje. Zacząć ćwiczyć. Ruch jest bardzo ważny. Yoga, ćwiczenia, spacer, y, rower, y, kontakt z naturą to są te wszystkie ważne czynniki, które zostały przez nas zaniedbane i to co dostaliśmy przez tą depresję to to jest tylko informacja informacja, że źle postępujemy ze sobą i że trzeba to zmienić, a nie dalej wchodzić w syndrom ofiary i i mazać się, bo, bo jest strasznie ciężko, bo łatwo mówić, jak ktoś ma zupełnie inną sytuację. Nie możesz mieć taką samą sytuację, bo dzisiaj wszystko możesz. Takie czasy przyszły, że wszystko możesz, i dlatego trzeba wyjść wreszcie z tej śpiączki i przestać myśleć starymi kategoriami. Mózg jest tak doskonały, że można dzisiaj wszystko. I trzeba się na tym skupić i sobie to dostarczyć. Więc ćwiczymy ten mózg, ćwiczymy siebie i skupiamy uwagę na sercu. Wspomniałeś o procesach w depresji, że jest to efekt dłuższego już okresu niewłaściwego czy złego myślenia. A jak w takim układzie interpretować sytuacje nagłe. Czyli takie, które się wydarzają niespodziewanie i mają potężną siłę destrukcyjną w naszym życiu, a przecież taki człowiek, który żył, w, no myślał, że żył w zgodzie ze sobą, wszystko było ładnie, pięknie i tak dalej, a tu nagle staje się coś złego. To, co się staje złego, to jest zawsze konsekwencją nas samych. Nie popatrujmy, w rzeczach zewnętrznych, tylko w sobie. Czyli jeżeli doświadczamy jakiegoś kryzysu, jakiejś sytuacji, że coś nam jest zabrane, to nie patrzmy na to, że to już jest koniec świata, bo to jest najłatwiej, najłatwiejsza droga ku własnej zagładzie. Dlatego tutaj skupienie uwagi przez rozsądek, spokój. Jest bardzo ważne, no ale jak mam być spokojny, jak taka rzecz mnie dotyka? No i to jest właśnie ten cały umysł, który żyje w tej iluzji. Więc w takich sytuacjach po prostu trzeba to przejść. Trzeba to tylko zaakceptować. Okej, okay, w porządku, ale nie oceniać tej sytuacji, bo wyniknęła z nas. Z jakiegoś powodu ją przenosimy. Jeżeli nawet uważamy, że, że nie powinno to nas dotknąć, bo my jesteśmy uczciwi cudowni, kochani i absolutnie to mnie nie dotyczy, to jesteśmy w błędzie, ponieważ to może nie dotyczyć nas samych, ale dotyczy naszego przeznaczenia naszej drogi, ponieważ to doświadczenie miało się pojawić w naszym życiu. jest konsekwencją na przykład poprzednich w ciele i to doświadczenie ma nas czegoś nauczyć. To doświadczenie, dzięki temu doświadczeniu mamy wzrosnąć. Przecież zwróć uwagę, że jak cierpimy, to zapamiętujemy, to dzięki temu zmieniamy się i potrafimy obrócić się o 180 stopni poprzez takie sytuacje. Więc one nam tak naprawdę służą. Jak spojrzymy na każde nasze cierpienie z perspektywy, a oczywiście byliśmy na drodze naszego podejścia przez rozwój, przez to, że, że chcemy to zrozumieć, no to wtedy dokładnie to widzimy, że, że to stało się naszym szczęściem. I mimo, że wtedy było cierpieniem, ale dzięki temu, wow! Dzisiaj możemy zbierać żniwo. Jesteśmy szczęśliwi. Tak więc tutaj te nagłe sytuacje trzeba traktować przez akceptację. Przede wszystkim, że okej, okay, skoro to jest, to ja to przenoszę przez spokój, przez harmonię, przez ten dystans emocjonalny, przez odpuszczenie. Obserwuję to i przez tą obserwację patrzę na to, jak to się rozwija. I wkładam w to cały czas rozsądek, żeby i decyzje, i przechodzenie przez to w jakikolwiek sposób nie ograniczyło mnie, mojego ciała i nie wprowadziło w depresję. Czyli cały czas otwieram się, wyrażam to, co czuję, robię to bez złości, robię to bez nienawiści, po prostu z miłością i akceptacją. akceptacją. Ja nie chcę tutaj być źle odebrany, żebyście myśleli, że to jest takie podejście, bo o, wszystko kochaj, no to taki jakby dziecko kwiat, które, które ma chyba tam nierówno nie pod sufitem. Posłuchajcie, to nie chodzi o słowa, które teraz do Was trafiają, bo te słowa nie są w stanie w ogóle tego wyrazić. W ogóle. To jest tylko dla naszego umysłu. Ale to wszystko, cała ta rozgrywka toczy się w nas przez czucie. Jeżeli jesteś świadomy swojego czucia, swojej miłości, którą jesteś, tak jak ja w tej chwili jestem w tym stanie i cały czas. Jestem, znaczy nie to, że non-stop, bo to wiecie, no, no nie, nie dajmy się zwariować, przecież tu nie chodzi o to, żeby szczęście było w nas cały czas, bo po prostu mamy różne sytuacje i w każdej energii można się cudownie czuć, tylko przez tę akceptację. I teraz, jeżeli ty to czujesz, to to, to, to się przejawia, to, to, to jest wszystkim. Tu nie, nie trzeba słów. Tu nie trzeba niczego, bo nie jesteś w stanie tego wyrazić. To się po prostu dzieje. I dlatego no, podchodzić do tego swojego momentu życiowego i z dystansem, i z akceptacją, na zasadzie, tak jak w tej komedii, y, nikt nie jest doskonały. Macie. Prawo do swojej niedoskonałości. Akceptujcie siebie. Przecież każdy z nas ma różne sytuacje trudne też nawet wielokrotnie, czy, czy jedzie się samochodem, czy jest się w jakiejś sytuacji, to przecież też potrafią odczuwać jakieś napięcia. Czuję, że bo jakaś tam sytuacja się stworzyła, ale od razu skupiam uwagę na tym, gdzie to ściska w ciele, i zaczynam to rozpuszczać. I to schodzi ze mnie i czuję ulgę. I nie kontynuuję to, nie, nie trzymam tego w sobie, dlatego proszę, żebyście się nie zamykali. Bo to jest najkrótsza droga do tego, żeby sobie wyrządzić krzywdę. Życie upływa w sposób fajny, miły, przyjemny, wszystko wzrasta i nagle opuszcza nas ktoś bliski, załóżmy, umiera. Wtedy cierpimy. Jak wtedy sobie poradzić? Jeżeli podchodzimy do śmierci, przez cierpienie, to znaczy, że jesteśmy bardzo egoistyczni. To znaczy, że teraz nie potrafimy żyć lub nie wyobrażamy sobie życia bez tej osoby. No i to jest y, bardzo niefajne, ponieważ tak naprawdę obciążamy energetycznie i siebie i kogoś. Dlatego tutaj akceptacja to jest tak, jakbyśmy mieli dotknąć. Y, Naszego rozwoju, nawet dotykać naszej rasy, to wszystko zaczyna się tak jak u, można powiedzieć, owadów, że powstaje życie w jajeczku, potem jest poczwarka, potem jest kokon, a potem jest motyl. No to wyobraźcie sobie, że po śmierci dopiero stajemy się motylami. Czyli, żeby nie przepisywać czegoś, tej śmierci, tak strasznie poważnego, ponieważ to nie jest żadna śmierć. To jest tylko przejście. Czyli, nie skupiajmy się i na życiu, i na śmierci, ponieważ to jest tylko na miarę nas. Twórzmy tylko. To, o czym była tutaj mowa, ten stan świadomości, w której czujesz, że jesteś miłością, akceptacją, i pozwól tym energiom przepływać przez siebie, żeby tworzyć swoje własne życie, żeby to było w przepływie, a nie w blokowaniu, nie w oporze, nie stawianiu tamy. Dlatego wyślijmy miłość do tej osoby i radujmy się z tego, że że ta osoba jest w lepszym życiu. A nie egoistycznie, bo co ja teraz robię, jak ja sobie poradzę. Każdy sobie świetnie poradzi. Bo dostał na to cudowne energię, żeby przenieść to życie. Więc czym się przejmujecie? Jednak zawsze jakiś smutek jest w takich sytuacjach. No ale Smutek, jak powstaje, to jest to przywiązanie, jest to wszystko, co związane jest z naszym chcieństwem, oczekiwaniem, żeby było zawsze tak, jak jest. Przecież życie jest cyklem. Cały czas coś się dzieje. Czemu nie uszanujemy tego? Czemu nie docenimy, że wartość tego życia polega na przepływie, na tym, że raz jest tak, raz na górze, raz na dole, i po prostu jest to naturalny stan rzeczy. Takie jest życie. Czemu ciągle chcielibyśmy, żeby to, to życie było takie, jak my uważamy takie idealne, takie, takie po naszemu? Przecież to jest najgorsza trucizna najgorsze coś, co sobie możemy zafundować, bo, bo przez to nie pozwalamy przepływać temu życiu i być szczęśliwymi, bo je obwarowujemy czymś. Czy tęsknotą, czy smutkiem, czy żalem, czy pretensją, czy nienawiścią, czy rządzami? No przecież tak nie można. Jak wyeliminujesz te wszystkie rzeczy i spojrzysz na to życie przez pryzmat swojego własnego uczucia i przepływu, że tak naprawdę to dzieje się tylko w tobie i dzięki temu widzisz to wszystko. Przecież, dlaczego osoba, który, która jest w procesie i, i doświadcza uwolnienia, uzdrowienia, to dlaczego ta osoba, jak otwiera oczy, to nagle ten świat patrzy i nie wierzy, że on tak wygląda zupełnie inaczej wygląda niż wcześniej postrzegała, jaki ten świat jest piękny, jaki ten świat jest kolorowy. A jakbyśmy zapytali osobę, żeby na przykład na moment weszła w jakiś obraz ze swojej przeszłości, no to jak wchodzi w ten obraz, to ten obraz jest ciemny, szary, obciążony. A jak mówimy o czymś szczęśliwym, wewnątrz siebie, to ten obraz jest cudowny, radosny, żywy. No to kama, no to o co tu chodzi? Przecież sami na własne życzenie. Zabieramy sobie tę możliwość bycia cały czas w tym świecie żywym, kolorowym. I tu nad tym trzeba się zastanowić, bo sami sobie tworzymy te sytuacje przez nasz umysł, którym, któremu coś zabrakło. Bo chciałby, żeby cały czas było idealnie, a jak już wiesz, strefa komfortu psychicznego no, nie jest dobrą rzeczą. Będziemy przez to cierpieć. Trzeba z niej wychodzić, aktywizować, pobudzać, realizować, tworzyć, być w pasji, w aktywności. Ale jednak ta strefa komfortu psychicznego istnieje, jest to jakaś część naszego procesu, ale okej, okay, akceptujemy. I teraz na podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania chciałbym, Ireneusz, cię prosić, żebyś powiedział, jak Zadawać sobie pytanie w sytuacjach trudnych, nieoczekiwanych, skomplikowanych, co miłość zrobiłaby na moim miejscu? Jak to zrobić? Sam już sam pięknie powiedziałeś. Zadać sobie to pytanie. Co miłość by zrobiła na moim miejscu? Mało tego. Bardzo ważne jest, żebyśmy sobie zadali pytanie i odpowiedzieli na nie, kim jestem. Bo widzisz, to jest Stan obecnej chwili. To jest stan, w którym teraz jesteś w tej sekundzie. Jeżeli sobie mówisz, kim jestem, i naprawdę podejdziesz do tego odpowiedzialnie. To pojawi ci się coś, co może być niesamowitym zaszczykiem. To jest tak, jak teraz to powiedziałem, wyraziłem, i wewnątrz siebie. Poczułem takie spełnienie, taki spokój, taka cisza, że tak naprawdę ja nie chciałbym nic mówić, ja chciałbym tylko być. I dlatego ważne, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o sobie w takim momencie i stali się odpowiedzialni za siebie. Czyli powiedz sobie, Jestem odpowiedzialna za siebie, jestem odpowiedzialny za siebie. Jeżeli będziesz odpowiedzialny za siebie i zbudujesz i stworzysz to szczęście, stworzysz to uczucie, stworzysz tę miłość, to sam zobaczysz, że przejawi się to we wszystkim, co zewnętrzne. I dlatego, jak chcemy kogoś zmienić, to zmieńmy siebie. I wtedy zobaczymy odbicie. W lustrze, czyli w tym, kogo chcieliśmy zmieniać, bo nikogo nie zmienicie. I dlatego tak istotne jest, żeby sobie to dostarczyć. Czyli do czegokolwiek dążymy, czegokolwiek pragniemy, warto na starcie zadać sobie właśnie to pytanie. Tak, i wtedy poczujemy tę potrzebę bycia tym kimś i dostarczenia tego światu zewnętrznego. Bo jeżeli w momencie, kiedy sobie powiesz, kim jestem i czujesz zgrzyty, czujesz nawet takie rozpra taki rozpraszacz, który nawet nie możesz sobie odpowiedzieć, to znaczy, że jesteś w chaosie, to znaczy, że najpierw trzeba zlikwidować ten chaos, to znaczy, że trzeba wyciszyć siebie, zaakceptować ten chaos. Mam prawo być w chaosie, ale wiem o co chodzi. Ukochuję ten chaos. Bo stworzyłem go, bo w jakimś momencie życia tak się potoczyły sytuacje, że zacząłem w to wierzyć, i ten chaos mnie przejął. To teraz mam okazję go ukochać, dać mu to, czego nigdy nie miał. I wtedy daję mu ten stan akceptacji, ten stan tego uczucia, podania tej miłości, rozpuszczenia tego w tym, rozświetlenia tą piękną energią. I wtedy nagle ta osoba poczuje, że nie ma tego chaosu. Bardzo serdecznie Tobie, Ireneusz, dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za obecność i zapraszamy do śledzenia strony Ireneusza oraz cyklu naszych spotkań, które będą pojawiały się w przyszłości. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu.